A w tym odcinku dowiecie się m.in. o przedsprzedaży gry Tabanus i budowniczowie Ur od wydawnictwa Portal Games, premierze gry Czworo przeciwko ciemności od wydawnictwa Fox Games, do druku Star Wars zewnętrzne rubieże od wydawnictwa Rebel, a także do wygrania będzie gra Tavantin Suyu od wydawnictwa Portal Games. Serdecznie zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w 43. odcinku planszówkowych newsów. Ja jestem Arek, a to nowe informacje ze świata gier planszowych. W tym tygodniu na kanale poza shortsami pojawiły się dwa unboxingi. Origins, pierwsi budowniczowie od wydawnictwa Rebel oraz gra planszowa Bur od wydawnictwa Portal Games. Zachęcam do nadrobienia odcinków, linki oczywiście zostawiam w opisie. Również w opisie znajdziecie link do strony Adeptus RPG, gdzie autor za darmo udostępnia pisane przez siebie gry paragrafowe. Jeżeli lubicie ten format, na pewno warto rzucić na tę stronę okiem i dajcie znać autorowi, co sądzicie o jego grach. Grę Zamki Toskanii od sklepu Planszownia wygrywa osoba, która napisała ten komentarz. Tym razem postanowiłem nagrodzić osobę, która pojawiła się na premierze odcinka oraz dużo udziela się w sekcji komentarzy oraz w moich social mediach. Moje gratulacje odezwij się do mnie na Facebooku. A w tym odcinku do wygrania duża gra z rodziny gier na literę T, a mowa tutaj o grze Tavantin Suyu sponsorowaną przez wydawnictwo Portal Games, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Aby wygrać, należy po prostu skomentować ten odcinek i trzymać kciuki, że wybiorę twój komentarz. Czyli jak widzicie, co tydzień po prostu staram się nagrodzić aktywność na kanale. Pamiętajcie o polubieniu tego filmu, zobaczymy, czy uda się przebić barierę 150 polubień. Także krótkie intro i zaczynamy! A zaczynamy od premier, gdzie pierwszą z nich jest gra Recto Verso Buduj Imprezowo od wydawnictwa Egmont. Jest to gra od 2 do 6 graczy na około 30 minut oraz od 8 roku życia. Recto Verso to wyjątkowa, szybka i prosta familijna gra imprezowa, która dostarcza wiele zabawy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Szansę na wygraną zapewni tylko dobra współpraca z partnerem. Niezbędne jest opanowanie nerwów pomimo upływającego czasu. Wylosujcie kartę, włączcie stoper i zacznijcie budowanie. Czworo przeciw ciemności od wydawnictwa Fox Games. Prowadzisz drużynę czworga śmiałków, którzy eksplorują rozległe podziemia, wygenerowane za pomocą rzutów kością, by wytępić ukryte tam bestie i przeżyć, wracając z należną im chwałą oraz złotem i artefaktami. Ich zadaniem jest pokonać okrutnego władcę podziemi lub zginąć bohaterską śmiercią, którą bardowie opiewać będą w pieśniach. Czworo przeciw ciemności to wyjątkowy generator przygód dla bohaterów łaknących spotkań z dziesiątkami potworów. Unikalny system pozwala na tworzenie nowych podziemi, a samotny gracz może się poczuć, jakby towarzyszyła mu cała drużyna. Ruszyły następujące przedsprzedaże, a pierwszą z nich jest Tabanusi Budowniczowie Ur od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 4 graczy na około 2 godziny oraz od 14 roku życia. Tabanusi Budowniczowie Ur to strategiczna, ciężka gra euro z rozbudowanym wariantem solo. Przenieście się do później epoki brązu, gdzie nad wodami Eufratu kwitnie i rozwija się miasto Ur. Jako zarządcy budowy będziecie nadzorować powstawanie dzielnicy rzemieślników, rolników i skrybów, pielęgnować ogrody, stawiać kolejne świątynie i sprawować kontrolę nad portem. Tabanusi zawiera w sobie ogromną liczbę komponentów, począwszy od dużej planszy głównej i rozbudowanych plansz graczy poprzez kilkadziesiąt różnego rodzaju kafelków, aż po blisko 40 kości i ponad 80 figurek domów i budowli. Gra w błyskotliwy sposób łączy w sobie znane mechaniki z Teotihuacan czy Tekkenu. Na przykład pozyskiwanie surowców z kości i kontrola dzielnic poprzez stawianie własnych budynków. Ponadto Tabanusi wprowadza wyjątkową mechanikę kolejek akcji, w której wasze przyszłe akcje będą planowane i jawne przed innymi graczami. Gra Mortum, średniowieczny detektyw od wydawnictwa G3. Jest to gra od 1 do 6 graczy, od 120 do 180 minut oraz od 12 roku życia. Wcielcie się w rolę agentów tajnej organizacji i zbadajcie tajemnicze i podejrzane wydarzenia. Będziecie odkrywać tajemnice i poznawać fascynujące postaci podczas rozwiązywania trzech śledztw, które tworzą jedną historię. Możecie odkrywać świat Mortum tak jak chcecie. Zależy to od postaci, którymi zdecydujecie się grać. Obserwujcie budynki, wysyłajcie agentów na tajne przeszukania, czy wchodźcie w bezpośredni kontakt z napotkanymi ludźmi. Zbierajcie informacje podczas zwykłych rozmów i brutalnych przesłuchań. Wybierzcie swoje podejście do śledztwa. Możecie używać techniki wyważania drzwi lub dyskretnej obserwacji, która nie zwróci na was niechcianej uwagi. Tylko od was i waszych decyzji zależy, jak potoczy się śledztwo i co uda wam się odkryć. Stąpajcie ostrożnie i witajcie w świecie Mortum.
portu. Gra Nowa Gwinea od wydawnictwa Egmont. Zapraszamy w podróż na Nową Gwineę, drugą pod względem wielkości wyspę świata, do zielonej krainy endemicznych roślin, rajskich ptaków i dziko żyjących plemion. Wciel się w mieszkańców jednego z plemion i zbuduj nową wioskę. Zaczynasz od totemu świętego zwierzęcia i budujesz chatki o różnych kształtach tak, aby zakrywały oczka wodne oraz najwięcej krzewów owocowych. Przekręcaj, obracaj i kombinuj. Masz na to minutę. I pamiętaj, chaty muszą się stykać tylko rogami, a pozostałe totemy nie mogą zostać zakryte. To przynosi pecha. Gracz, któremu uda się zakryć wszystkie źródła wody, kończy turę. Po 9 turach zwycięża gracz z największą liczbą punktów. Gra Park Savanna od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 20 do 40 minut oraz od 8 roku życia. Park Savanna to szybka, intuicyjna gra logiczna stworzona przez legendarny duet Michaela Kieslinga, znanego z Azula, i Wolfganga Kramera, znanego z Bolidu. Autorów, dla których ważne jak nic jest połączenie prostych zasad ze strategicznym potencjałem. W Parku Savanna każdy z Was będzie prowadził własny park dzikiej przyrody, starając się za zdobyte zestawy zwierząt uzyskać jak najwięcej punktów, przy okazji krzyżując plany swoich przeciwników. A to wszystko dzięki umiejętnemu przekładaniu heksów na planszy. Gra Arkana Magii od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra od 1 do 6 graczy, od 20 do 60 minut oraz od 14 roku życia. Arkana Magii to szybki, karciany tytuł ze sprytnym wykorzystaniem mechaniki otwartego draftu, gdzie karty zagrywamy na bieżąco, pozostałe przekazując graczowi obok. Staniemy się tutaj czarodziejami zbierającymi potężne artefakty i rzucającymi zaklęcia przy wykorzystaniu atrybutów wiedzy, złota i krwi. Oryginalnym wydawcą jest Grey Fox Games, znany z takich tytułów jak Champions of Midgard i Rivers of Midgard. Gra Skytopia od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 40 do 60 minut oraz od 12 roku życia. Skytopia to strategiczna gra planszowa Iwana Lasina, autora kultowego już smartfona INC. Tym razem, zamiast zajmować się produkcją telefonów komórkowych, przenieście się do fantastycznego świata Skytopii, gdzie raz na 100 lat podniebne miasta rywalizują ze sobą o zaszczytne miano stolicy przestworzy. Każdy z Was stanie na czele jednej z 4 metropolii, wykorzystując potężnych golemów do budowy majestatycznych wież. Skytopia łączy w sobie proste zasady rozgrywki z ciekawym wykorzystaniem dice placement. Symbolizujące golemy kości będziecie rozmieszczać na kartach wież, rywalizując w wyścigu o ich jak najszybsze zbudowanie i aktywację. Umieszczanie kolejnych fragmentów wież na waszych planszach miasta będzie rozbudowywać silniczek akcji, dzięki czemu wasze działania z każdą turą będą coraz potężniejsze. Gra imprezowa Jetlag od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 3 do 8 graczy, od 15 do 25 minut oraz od 12 roku życia. Jest to zwariowana gra towarzyska, łącząca sprawdzanie wiedzy z presją czasu i koniecznością skutecznego zapamiętywania. W każdej rundzie jeden z graczy odczytuje członkowi swojej drużyny pytania z danej kategorii. Wyzwanie tkwi w tym, że zawodnik nie udziela odpowiedzi na aktualne, a na poprzednie pytanie. Tym samym musi skutecznie zapamiętywać to, co chce powiedzieć, jednocześnie analizując kolejne zadania. Gra Ekosystem od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Tworzycie krainy pełne zwierząt, owadów, łąk i potoków. Kto z Was stworzy najlepiej działający ekosystem? Niedźwiedź je pstrągi, a pstrągi jedzą ważki. Im lepiej wykorzystacie takie zależności między kartami, tym więcej punktów zdobędziecie. Gra Hansa Teutonika w wydaniu big boxowym od wydawnictwa Galacta. A jest to gra od 3 do 5 graczy, od 45 do 90 minut oraz od 12 roku życia. Jest to gra strategiczna, w której wcielacie się w kupców hanzeatyckich i będziecie rywalizować o jak najlepsze pozycje w lidze. Wykorzystujcie jak najlepiej swoich kupców i sprzedawców, rozwijajcie zdolności i nie zmarnujcie żadnej okazji na zdobycie cennych punktów renomy. Hansa Teutonika Big Box zawiera grę podstawową Hansa Teutonika, rozszerzoną o następujące elementy. Wszystkie wydane wcześniej mapy do gry, Liga Hanzeatycka, Wschodnia Liga Hanzeatycka, Brytania, moduł dodatkowy Karty Misji, moduł dodatkowy Kafelki Przychylności Cesarza. A na koniec jeszcze krótka wzmianka o kilku dodrukach. Star Wars Zewnętrzne Rubieże, wydawnictwo Rebel. Zombicide Czarna Plaga, wydawnictwo Portal Games. Cthulhu Death May Die, kampania druga, Portal Games. Cthulhu Death May Die, Yogg-Sothoth, Portal Games. Cthulhu Death May Die, Czarna Koza z Lasu, oczywiście Portal Games. I to już wszystko z newsów w tym tygodniu. Dzięki za tak liczne oglądanie tej serii, aż z wielką chęcią siedzi mi się te kilka godzin i montuję dla Was odcinek. Bardzo zachęcam do sprawdzenia mojego Patronite'a. Poprzez wsparcie kanału zdobywacie dostęp do wielu kodów rabatowych oraz akcji promocyjnych. Na przykład 10%
5% zniżki do sklepu Red Drewno albo 7% zniżki do sklepu Planszownia. Do tego w tym miesiącu dla 5 osób 40 zł zniżki na grę Glory w sklepie Ale Planszówki, czy też 15 zł zniżki na grę Tyrants of the Underdark edycja polska w sklepie Gry bez prądu EU. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Dobijamy 150 polubień pod tymi newsami. Powodzenia w konkursie, wielkie dzięki za oglądanie i do następnego. Thank you.